Jest to trzecia co do wielkości inwestycja realizowana w Europie. Można ją porównać do takich inwestycji jak Hauptbahnhof w Berlinie czy ostatnio realizowanego dworca w Wiedniu. Mamy generalnie w sumie trzy kopuły, które niezależne, które jakby przykrywają cały dworzec. Tego typu konstrukcja jest niespotykana w Polsce, bo ze względu na swoją skalę i obszar wykonanej roboty i zastosowane między innymi technologie, między innymi tak jak technologia sprężania cięgier. Cały proces polegał na tym, że jakby główna konstrukcja jest podzielona na pewne trzy etapy, tak? Jest podstawowa konstrukcja zasadnicza, którą wykonaliśmy opartą najpierw na podpartych rusztowaniach. Później były montowane tak zwana nadkonstrukcja, na którą po wykonaniu całości nadkonstrukcji zostało wykonane jakby tak zwane sprężenie cięgien, które tak wprowadzenie odpowiednich sił naprężeń, które ustabilizowało całą konstrukcję i ona stała samonośna i mogliśmy usunąć podparcie tymczasowe, które było do tej pory. I oczywiście szklenie, tak, które są panelami, część szklanych, a część jakby nieprzezroczystych, które zapewnia całą szczelność naszego dachu. Przy kontrakcie uczestniczyło około 10 tysięcy pracowników, w tym bezpośrednim nadzorze 300 osób. Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, czyli oprócz realizacji czysto budowlanej musieliśmy zorganizować cały proces pod względem projektowym. W tym celu wykonaliśmy około 5 tysięcy różnego rodzaju projektów. Do wykonania tego zadania uczestniczyło 300 projektantów, konstruktorów. Zorganizowanie tego procesu pod względem logistycznym, harmonogramowym, technologicznym, finansowym to było ogromne przedsięwzięcie. Inwestycja realizowana jest w centrum Łodzi. Nieuniknione są korki. I teraz zorganizować cały ten proces w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, to jest ogromne wyzwanie. Mamy do wykonania jeszcze tunel podziemny, jak Państwo wiedzą, około 2 km. Ten tunel jakby w ciągu swojej długości przechodzi między kilkami obiektami, które mamy w ciągu ulic. I między innymi największym wyzwaniem dla nas było to, że wykonanie tunelu pod wiaduktami ulicy Kopcińskiego. Jednym z podstawowych zadań, którym się tutaj się uporaliśmy, że trzeba było wykonanie tego tunelu podziemnego, żeby utrzymywać ciągły ruch samochodowy i tramwajowy na wiaduktach. I tutaj zostało zaprojektowane tak zwane tymczasowe podparcie wiaduktu. Po wykonaniu takiego podparcia zdecydowaliśmy, że można będzie byłoby już odciąć tak zwane docelowe słupy i usunąć oryginalne fundamenty. Tak? Docelowo mamy zamiar przebić się na drugą stronę Łodzi tunelem średnicowym do Łodzi Kaliskiej. Gdy zrealizujemy cały ten projekt, radykalnie poprawimy warunki ruchowe w węźle łódzkim. Pierwszy etap, który zrealizujemy, pozwoli nam przede wszystkim poprawić komunikację między Łodzią a Warszawą. Nasza inwestycja związana z przebudową Łodzi Fabrycznej jest elementem przyszłościowego projektu budowy kolei dużych prędkości. Zrealizowanie tamtego projektu pozwoli nam na włączenie naszej kolei w sieć kolei szybkich w Europie.